Cześć, to Marek. Nowy sezon w top 5 lig europejskich właśnie się zaczął. Fuksiarz.pl dla nowych graczy ma nowy pakiet powitalny. Zero ryzyka, zwrot 100% do 50 zł w gotówce. Freebet 10 zł za rejestrację w aplikacji mobilnej oraz freebet 10 zł za obstawienie La Liga. Warunkiem otrzymania freebetów na La Liga jest dokonanie pierwszej wpłaty na poziomie minimum 50 zł. Ale pamiętaj, graj ostrożnie i rozważnie. Ciuła jak Mareczek, na spokojnie. Markowy link masz w opisie. Idę oglądać hiszpańską, tam teraz gram Mekambe. No dobra, I left Warszaw. Warsaw. In 2006. Marina! No? Jak było po angielsku koniec... The end. Koniec kariery? Co tam pisze? Post na Insta daje. Kończę karierę. Komu? Jak komu? No sobie. Jak sobie? A ja? Ty masz swoją karierę. No, duże słowo. Ale co znaczy, że kończysz karierę? No kończę. Nie chcę już grać w piłkę. Jak to? A jak my sobie poradzimy? Jak ja sobie poradzę? Co? Przecież mamy wszystko. Zapewnioną przyszłość. Nie! Jak my sobie poradzimy z tobą na chacie? Będzie trzeba wrócić koncertować, cholera jasna! End of career. A jak jest po angielsku mentolowe bez filtra? To straszne, panie Stefanie. O, i jeszcze się ze mnie śmiali. Patologia. Dosłownie, towarzyszko, ale spokojnie. Pan Stefan pewnie coś ma. Oczywiście. Zapomnieli, że mam szafę. A w szafie? Dokumenty i nagrania na tych wszystkich śmiesznych włodarzy. Dzień dobry. Średnio. Co jest grane? Pan Stefan chciał się wbić na waleta, na te patogale na Narodowym. Aha, po co? By przerwać ten cyrk zdziczenia! Bezczeszczenie! Ale to jest na Stadionie Narodowym. Były tam już gorsze rzeczy. Jakie? Żużel? Taylor Swift? To jest obiekt zbudowany na fundamentach świątyni Polski Ludowej! Jakieś gównotwory będą mi tu tańczyć w miejscu, gdzie ogłaszano manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego! Kiedy to było, panie Stefanie? 22 lipca 1955 roku! A, to niedawno. Co jest? Co to za rozmowy? W spokoju już nie można w biurze posiedzieć? I tak nic nie robił. Nieprawda. Pracowałem. Przecież widzę, że mecz ogląda. No właśnie. Pracuję. Ciężko. Dziękuję, Marek. Panie pierwszy sekretarzu, proszę o przyzwolenie na działanie wobec tej patologii, co profanują nam stadion dziesięciolecia. Cokolwiek to znaczy, jest moja zgoda. Marek, co jest? Szczęsny skończył karierę na Instagramie. No nareszcie. Gówno tam wrzucał. Patologia! Jak? Jeno, skończył karierę piłkarską. Tak definitywnie. Co? Czemu? Pewnie tam okazała. Ukrainka. Nie znam. Jego żona. Nie znam kraju. Beton. Trzeba będzie coś organizować. Marek, chwila. Powoli. Stary jest, niech kończy. Baba jest stara. Na starej picie to się młody konik ćwiczy. Aha. A? Młody? Jezus, dopiero co jadłem. Beton. Tak, panie pierwszy sekretarzu? Wiesz co robić. Tak jest. Marek za mną. Gdzie Prodisz? Pewnie w hotelu. Kadra zgrupowanie zaczęła. W czwartek mecz. Marek, trzeba będzie pożegnalny zrobić. Można na szybko filmik zmontować. Dzwoń na niego. Chwila. Zajęte. Ktoś uprzedził. Halo? Wojtek? Tu Czesio. No? Czesio, widzisz, że Wojtek skończył karierę. No tak właśnie ogłosiłem. No Czesio to widzi. Czesio teraz w Maroko robi. I szuka bramkarza. No ale ja skończyłem karierę. Czesio daje 1000 dirhamów marokańskich. Okej, okay, ale ile to na nasze? Niecałe 400. Aha. Czesio da czas, by się zastanowił. Trochę mało by przekonać. Czesio szczerze wycenił. Aha. Dzwonię jeszcze raz. Halo. Jest i on! Witam prezesa. Wojtuś,
Czytałem twój wpis. Co cię do tego skłoniło? No już myślałem o tym od pewnego czasu. No ja też. Tak czy inaczej, dziękujemy za wszystkie uratowane sytuacje, obronione karne i nieskończone pokłady pozytywnej energii. A, dziękuję. Za wpuszczone szmaty też dziękujemy. Marek. No co? Nigdy nie zapomnijmy tego, co zrobiłeś na Euro 2012. Co zrobiłeś dla polskiej piłki? Dziękuję. Co teraz będziesz porabiał? Odpoczywał. Aha. O. W październiku zrobimy jakiś pożegnalny. Dziękuję. Będzie platerka, będą kwiatki, golniemy pożegnalnego. Ale ja nie piję. Nie szkodzi, ja wyrównam. Aha. Wojtuś, wszystkiego przepięknego. No dzięki prezes, pozdrawiam. Papatki. Polska nie. Ale to samo się kupi. Tiur, cielizna, szczęsny. Samo się strzeliło. Jak się czujecie? Ale co? No co tam u was? Ale stało się coś? No i co? Teraz ty? Wiesz, Czesio też kiedyś był bramkarzem. Broniłem. Chyba miejsca w kolejce. Nie, w Amice. Nerwice? Też już mam. A co to za listek? Pokrzywka. Wspaniały mecz. Taka praca. Krycha. O, tak też. Wiesz, tak sobie myślę. Nowe. To będzie chyba mój ostatni mundial. No i dobrze. Czemu? Na twoje miejsce z czterech innych. A na twoje? Jak widać mniej. Czemu? Dzięki, chłopaki. Jestem lepszy od Neuera? Lepszy Wojty. A od Ter Stegena? Też ty, Wojtu. Panie Wojtku. Tak? Krótkie info od prezesa. Cytuję. Wojtek, jakim ty kurwa jesteś kotem, to ja nie wiem. Ja, prezes związku, nadaję ci imię Wojciech Pierwszy Wielki. Otrzymujesz premię 500 zł, mieszkanie M3 w Bydgoszczy w Fortonie obok targowiska i Volkswagena Passata w gazie. Dziękuję, prezes. Bardzo fajnie. Wojtek! Nasz bohaterze! Gracias. To dzień jak co dzień. Brawo Wojtek! Brawo Wojtek! Podziękujmy Wojtkowi! Wszyscy razem! Dzięki Wojtek! Kolejny obroniony karny! Co tam z tym Messim się wydarzyło? W Rypik Meja trafił! Czesio! Panowie, niektórzy mówią, że nie można Messiemu wyjść w mordę na polu karnym. Ale to nieprawda. Można. Tylko trzeba później obronić karnego. Na tym polega odpowiedzialność. Nie, to jest labagieta. Wygląda jak autobus. Ale nie jest, to labagieta. Autobus. Po bokach skrzydłowi rozrywają bagietę. Autobus. Solidarność. Papieros. Wojtek. Tak? Idziesz szpalić ramkę. Tylko na zapleczu wejdzie paczka po meczu. Szczęśny, moje hero. Spoko, dziadziu. Szczęśny, wybitny. Brawo dla Wojtka. Jest forma w ostatnich miesiącach. Forma? Jest kim zapalić, to i forma jest. Dziadzia, idą. Jesz, lecz go po papieruszek. No. Szczęsny to. Brawo, normalnie, Wojtek. Jesteś najlepszy. No, wiem. Bien hecho, Wojtek. Bien hecho. No i kariera przedłużona. To se jeszcze poczekam. Bułka będzie grał. Srał. Popkar. Po bakale. Po bułce. Jakoś tak smutno będzie. Nie. Selekcjoner! Wszyscy kurde już są! Najważniejsze, że probierz jest. A szkoda normalnie, że Wojtka nie ma. Sebaldek! Probierz da ci radę! No jaką? Emerytura Wojtka! To było niespodziewane! Ale probierz tak ogólnie! To ma w to wyjebane! Oho! Ale normalnie czemu? Probierz może na luzie Drągowskiego powołać! Kurde! No nareszcie, po wakacjach znów zgrupowanie. Zapach trawy, zapach treningów, zapach... Soja? O, cześć Robert! Hola Superplug. Super, że jesteś. Super. Jak forma? Super. Super. A jak psycha? Też super, dobrze się czuję. Super, bo zostałeś już sam. I jak to sam? Sam ze składu z Euro 2012. Kie? Nie ma Grosickiego, nie ma Szczęsnego, zostałeś sam. Zostałem. Skoda Fabia, że Wojtek skończył karierę. Nie mógł już z wami wytrzymać? Kie? No tak mówił. Nie chcę być sam. Spokojnie, ja ci też daję w maksie 2 lata. A style? Super vlog. Nie chcę być sam. Dzień dobry, witamy serdecznie na pierwszej konferencji reprezentacji po przerwie. Prosimy o zadawanie pytań do pana selekcjonera i Piotra Zielińskiego.
Dobry! Stefan! Stefan? Szczepłek. Szczepłek? A, tak! No może być! Ja mam pytanie. Proszę. Proszę. A tak, czy ja dostanę koszulkę meczową do kolekcji? I czy piją panowie sok z cytryny? Kurwa. Panowie! Nowe rozdanie! Nowy probierz! Nowa przygoda! Lecimy do Szkocji! Ta pod Szubinem? Szkocja jest podlaskim. Pa, jakie geografy bez koły. Sebaldek, opowiedz coś o Szkocji. Szkocja to normalnie średni są. Mają spódniczki. Kilty. Dudy kurna. Whisky. Niom, niom, niom. Też normalnie. A kto tam gra? Kurna, Connery, Ewan McGregor, Franz Ferdinand i Lennox. John? Komunizm. Johnny Walker, kurna normalnie. Sebaldek, prawie dziękuję za analizę. Nie ma kurna za co. Panie Joe, jakaś taktyka? Taktyka jest prosta. Nazywa się Braveheart. Wszyscy walczą na całym boisku. Wszyscy biegają, walecznie. Z serca, z wątroby, z haluksa. Przechwyt, podanie do środka, szybka na baciatę. Baciata strzela, kurwa, gol. Proste. Panowie, prawież to zajebiście wszystko poukładał. Nie spierdalcie tego. Ten sam skład, te same ryje. A ten? Co? A ten to kto? Który? Ten. Co to? Ja? Kowalczyk. To Kowalczyk jest. Wojtek? Wreszcie schudł. I przestał pić. Nie, to Mateusz Kowalczyk z GKS-u Katowice. Ale numer, normalnie. Ale on rudy jest. Fenomenalny. Czemu? Bo rudy w drużynie przynosi szczęście normalnie. Zawieźcie mu łapacz snów na rej. Rzucić w kieszeń żołędzie. I dwa świerszcze. Niech wiebie 12 winogron. Słonia mu dajcie. Podkowek, kurno. A w dupę wsadzić koniczynę. Co? Probierz musi szczęściu dopomagać. Oj, towarzyszu szczęsny. Masz szczęście, że ludzie się nie dowiedzą, jak i kto dzielił te premie. Do piekła.